Szmereczko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku. Moi drodzy, testuję sobie właśnie kierownicę w Dirt Rally 2.0. Nową kierownicę, którą żeśmy sobie ostatnio złożyli na odcinku. Podium Hub, do tego jakaś tania obręcz. Wziąłem sobie taką i powiem wam, że jest nawet całkiem fajna, bo mogę sobie tutaj wygodnie ułożyć kciuki. Mamy tutaj do tego jeszcze łopatki, ale te łopatki ich nie używam w ogóle w Dirt Rally 2.0. Używam sobie shiftera z sekwencją. Happy right. 30. Turn early two right of a crest. Into six left long. Opens 30. Narrow three right. Tightens of a crest. Into turn four left long. Tightens narrow of a dip. 50, crest, 30, 6 right. Muszę wam przyznać, że jest trochę problem ze moim stanowiskiem. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać. O, teraz chyba to dobrze widzicie, nie? Że góra, dół, no mocno to chodzi przy tej bazie. Myślę, że mocniejsza baza, jakieś podium, jakiś mocniejszy direct drive albo w ogóle jakaś mocniejsza baza totalnie by rozwaliła to stanowisko, więc następny upgrade, jaki pewnie będę robił, to będzie wymiana całego tego mojego stanowiska. 60 over crest, turn unseen square left, don't cut. 280. Keep right of a crest, slow 30, turn narrow, 3 left, 30, turn tight hairpin right. Into turn, don't cut square left, 50, turn tight hairpin right, don't cut, 80, turn square right, into turn 1 left, don't cut. Opens long, narrow, into six right. Jakbym miał to wszystko sztywniejsze, to bym jeszcze lepiej czuł to, co się dzieje w grze. A tak to, chociaż to góra, dół, no jest dziwne. To mi się całe, wiesz, z monitorem rusza. Mógłbym sobie dospawać tutaj coś jeszcze, ale wtedy bym nie miał tej regulacji góra, dół tego stanowiska. Więc musiałbym zdecydować, czy chcę mieć wszystko super sztywno, czy dospawać sobie jeszcze tutaj jakieś wzmocnienie, żeby mi się to tak bardzo nie ruszało. No, są stanowiska i w sumie wcale niedrogie, bo to kosztuje gdzieś około 2000 złotych, tak jest cały taki kokpit, który usztywnia wszystko grubymi profilami aluminiowymi i masz wtedy elegancko. Ale to może sobie tam zrobię kiedyś, jak się przeprowadzę, bo... Keep middle of a crest, 60, turn narrow, three right tightens, into turn, tight hairpin right. 80. To mi bardzo pasuje, bo tu jest blacik na przykład, na którym mogę sobie klawiaturkę położyć, mogę sobie położyć coś tam do nagrywania, jakieś telefony, nie telefony. To jest bardzo fajne pod tym względem, ale niestety super sztywne to nie jest i chciałbym sobie zrobić jakieś na przyszłość inne rozwiązanie. Teraz mam tą kierownicę, pojeździłem sobie parę OS-ów, jest bardzo fajnie, tak jak mówiłem, chwyt jest fajny, pewny, mogę sobie złapać tak kierownicę, tak srak, no wiadomo jak to kierownica, ale co jest najbardziej istotne w tej kierownicy zamiast mojej starej, to że mojej starej kierownicy, jak już nie mojej mamy, tylko mojej starej kierownicy, to jest to, że tu nie mam żadnych przycisków. Tu są przyciski, ale one są jakby głębiej. W dercie mocno manewruje, to nieraz można coś mocno uderzyć, jakiś guzik i wtedy ci się włącza opcja, na przykład pauzuje ci się gra i wychodzisz z tego całego rytmu, z tego rajdu, no nie? I to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. Ta kierownica ma małe osadzenie, około 5 cm. Takie kierownice do driftu, do rajdów standardowe, które często możecie kupić gdzieś tam w internecie, na Allegro, no to mają osadzenie gdzieś koło nawet 10, 8, 9 mm, sorry, centymetrów. Więc to jest sporo i to było sporo za dużo do mojego stanowiska, a ta kierka naprawdę wygląda, myślę, że fajnie. Przede wszystkim pasuje mi to, że nie muszę tak, wiesz, daleko siedzieć, no nie? Tutaj sama ta baza, ona troszeczkę sprawia, że ta kierownica jeszcze bliżej mnie jest niż poprzednia baza, bo ma ten taki tutaj człon dość odstający w stosunku do mojej poprzedniej bazy. No i muszę mieć to na uwadze, dlatego wziąłem sobie, znaczy szukałem kierownicy z małym osadzeniem. Ona nie jest taka super głęboka.
przetestowałem ją w Kalix Drift Racing, przetestowałem ją tutaj w Dirtie Rally 2.0, jestem mega, mega zadowolony z tego zestawu. Jest tylko jeden malutki minus. Zobaczcie, niby tutaj mamy quick release, no nie? Ale jak sobie tylko tym podłączysz kierownicę, to niestety ma delikatne luzy. Poważnie na tym hubie, ja byłem zszokowany tym. I trzeba wkręcić taką śrubkę, tak jak w Thrustmasterze, żeby, kurczę, przyblokować i nie mieć luzów na kierownicy. I teraz faktycznie nie ma luzów. Ja pierdzielę, ty. No i z tego jestem niezadowolony. No kurde, jakąś śrubkę trzeba wkręcać. Normalnie bez tej śrubki masz luzy, a z tą śrubką... To powiedzcie mi, po co jest to quick release, tak? Jak nie mogę teraz kierownicy wyciągnąć, żeby mieć sztywną, no to muszę tam jakąś śrubkę wkręcać. To jest porażka. To już lepsze jest to rozwiązanie, które jest w innych kierownicach Fanateca, że możemy, że sobie to po prostu tutaj odkręcamy, przykręcamy i tu nie ma żadnych śrubek, możesz sobie szybko, wiesz, kierownicę zamienić, no nie? A tutaj musisz coś takiego kręcić, no słabe, słabe, mega. Także mam nadzieję, że Fanatec niedługo wypuści swój nowy system Quick Release, dzięki któremu będziemy mogli sobie bez żadnych jakichś tam luzów odczepiać i podczepiać kierownicę. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dzięki wam za dziś.